Witajcie, z tej strony Odkrywca Arii, to jest właśnie kolejny materiał z serii War Thunder i tym razem rozegramy bitwy na 11.7 za pomocą szwedzkiego drzewka. Tak więc od dawna nie było szwedzkiego top tieru na moim kanale. Troszkę czasu minęło od kiedy nagrywałem właśnie czołgi na top tierze za pomocą właśnie Szwedów. Tak więc powracamy. I co? W pierwszej kolejności widzimy tutaj oczywiście czołg lekki, czyli mianowicie STV-9040C. Do tego później dochodzi czołg podstawowy, czyli Leopard. Taki, można powiedzieć, 2.6+, czy tam 2.5+, bodajże, ale jego prawdziwa nazwa, znaczy nazwa szwedzka, czyli Stridsvagen 122B PLSS, czyli wersja dowódca, czyli czołg podstawowy, jeden z powy, na 11.7. Do tego dochodzi jeszcze tak, odrzutowiec, czyli SK-60B, kolejny czołg podstawowy, czyli STV-122, tym razem zwykły Stridsvagen, bo tutaj mamy wersja dowódcza, a tutaj jest zwykła wersja, i ostatni pojazd, czyli pelotka, mianowicie SAM, czyli ITO-90M. Tak więc tak to się prezentuje. No i co, rozpoczniemy naszą pierwszą batalię i zobaczymy, jak nam pójdzie. Mam nadzieję, że dobrze. Ale to oczywiście wszystko się okaże. O, i mamy iberyjski zamek, tak? No. Ajajaj, znaczy. Niby okej, mogło być lepiej. Ale szczerze mówiąc, jakoś. Jakby to powiedzieć, dupska nie urywa. Tak to wspomnę, że dupska nie urywa, niestety. Ale wiecie co? Ja tutaj zawrócę. Nie pojadę do przodu, ja zawrócę. Zaraz wam pokażę, tylko. Proszę, abym nie wierzył we mnie. Ja tutaj o tak zawrócę, czyli mianowicie strasznie na dół mapy pojadę. Bardzo na dół. Bo tam i tak jest przejazd, z tego co widzę. Jeśli dobrze mapa mi mówi. Tak, jest tutaj dziura w murze. I tędy pojedziemy. Moim zdaniem będzie znacznie bezpieczniej. Znaczy, pewnie troszeczkę jesteście zdziwieni, skoro gram Stridsvagenem. Ponieważ Stridsvagen, no to posiada najlepszy pancerz, jeśli mowa o czołgi klasy MBT w War Thunder. Więc powinien grać troszeczkę tak agresywnie, tak? Ale ja powiem wam tak, niby wiecie, niby mam pancerz, niby wszystko ok, ale w przypadku tej gry różnie bywa, czasami tak bywa, że nawet mój pancerz się nie wczyta, albo zostanę po prostu zabity na strzała, no i palicho i koniec tematu. Więc może aż tak nie będę szarżował mocno. Tylko troszeczkę spróbujemy grać ostrożnie, jakby tak to powiedzieć. I tak, pierwszy czołg zabity, to 82, czyli łuska zdjąłem. Mamy Leoparda, mamy T-80 pewnie. Tam mi kolejny Leopard przyjechał niestety. I coś mnie zabiło. A, bo tutaj czołg był. A, to słabo. Czekaj, czy mój tym... A nie, to jest mała bitwa. O. Okej. Okay. To jestem troszeczkę zdziwiony. Myślałem, że to będzie jakaś duża bitwa. A to jest taka... No, malutka. Bardzo mała bitwa to jest. Więc wow. Jestem naprawdę troszeczkę w szoku. Patrzę na tą sytuację. Ale to nic, no, spijmy się. Mam nadzieję, że nie zginę. Trochę przeciwnika jest tutaj niestety. Nie wiem co ja trafiłem, skoro nie czołka, ale już zostaję podwójnie. Z każdej strony. Dobra, kolejny zdjęty. 2.5. Tamten się naprawia jeszcze. Kolejny zdjęty, Leopard. My
tutaj uważajmy, bo tutaj jeden czołg jest ukryty. Słabo go trafiłem, bardzo słabo i mnie szturmuje. O, nie trafił. Ktoś go zabił i dostałem. Chyba, ale teraz na niego rzucę. Muszę się naprawić. Co to jest na otwartym polu? Czy właśnie słyszałem, jak kobieta krzyczała? Czy mi się wydaje? W ogóle ciekawostka, że Genshin coś zniszczył, a raczej rozwalił znowu optymalizację w tej grze. Ponieważ teraz są takie chwilowe spadki FPS-ów do 30. Nie wiem, co Genshin zrobił, ale znowu to zepsuł. Wcześniej to było naprawione. A oczywiście Genshin musiał coś tyknąć. Więc gdybyście zobaczyli na grę, że przecina się obraz, no to... to nie jest moja wina, tylko wina gry. Więc taka ciekawostka. Niestety jest helikopter i to nie jest fajny helikopter, bo widać, że to jest mleczko. A ja mleczka nie lubię. Przez jego rakietę oczywiście. Dobra, w końcu Raw zabił tego Ruska. Ale zginął od Altrei. Od tego Goska, co zabił. Kurczę, to niedobrze, bo Gostek tutaj lata w helikopterze. I to nie wygląda na fajną sytuację. Ale dobra, my tak tutaj podjeżdżamy. Ja już słyszałem jakąś rakietę. I jestem na otwartym polu. Okej, mleczko nie żyje. Całe szczęście. Aha, samolot próbował mnie przytulić. Na szczęście mu się to nie udało. Ale to może się zaraz zmienić, niestety. No, przejmuj szybciej tą strefę. Wolałbym stąd uciekać już. Au. Jeszcze to coś, oczywiście. Jeszcze samolot zabity. Bardzo ładnie, bardzo dobry początek. Coś tu jedzie? To mój? Tak, to jest silnik Abramsa. To jest mój helikopter, ok. Ja jeszcze się naprawiam. Ale zaraz już będę mógł jechać. Okej, 2-6 zginęło. I chyba my nawet wygramy tą bitwę, chociaż jeszcze nie mówmy hop. Wszystko może jeszcze się zmienić w tej bitwie. Ale na razie idzie dobrze. O dziwo. Wow, jak dostał. Dobra, jest tutaj gdzieś te 80 niestety. I mnie zabił. A to fajnie. Nawet mi nie pokazał, w co mnie zabił. Tylko wyminowano załogę, no to ciekawe. Dzięki go. Czy respi się w dronie? Mogę respić się w dronie. No to zobaczymy, czy... Jeśli nie ma żadnej pelotki, to mogę coś zrobić. Zobaczmy. Jezus. Co ty robisz, panie Don? Okej. Chyba już dron się uspokoił. Nie, tutaj nic nie widzę. Okej, nie mają żadnego sama ani nic. No, mają MiG-29 niestety. No niestety, to mało powiedziane. Przecież to jest MiG-29.
Może te F-16 coś ogarnie? Może. A niestety Gostek zaraz pojedzie na punkt, a ja jestem jeszcze poza zasięgiem, bo moje rakiety mają chyba 8 km? Tak, 8 km w zasięgu na ostrzał. Ale dobra, widzę, że wjechał na punkt. Mogę go pierdyknąć ładnie. Nie ruszaj się. Ty mi się tam nie ruszaj, może co? Okej, zabij mi go. Dlaczego moja rakieta walnęła w ziemię? Okej. Dziękuję ci go. O Jezu, nie. Dobra, już dam temu migu 29 kila. Ale i tak to nie jest fajne. Ale nie mam pecha. Jedna rakieta walnęła ziemię. Druga rakieta, no to już by nic nie walnęła. A samolot jest w powietrzu. Czyli ten cały MiG-29. Okej, jest tutaj samolot. Na łomie chyba gra nie załadowała amunicji przeciwlotniczej? Aha. Wcześniej grałem Bagrajt Panzerem. Taka ciekawostka. Prywatnie grałem oczywiście. To mi gra usunęła amunicję. To znaczy, dała mi to moją podstawową amunicję, czyli te moje pociski przeciwpancerne. Ale jeszcze miałem drugą amunicję, czyli ta amunicja przeciwlotnicza. I nie wiem dlaczego, ale Gadzi mi to usunął. I widzę, że znowu mam ten sam problem, którego znowu nie zauważyłem. Więc troszkę słabo. Bardzo słabo. Ale dobra, my wygramy to na szczęście. I jest samolot zabity. I jeszcze czołg też. Więc fajnie. No, jak widzicie, bardzo udana bitwa. Jeszcze MiG-29 zabiłem. Nawet jeśli nie miałem tej amunicji przeciwlotniczej. Ale to nie zmienia faktu, że będę musiał to wziąć pod uwagę i będę musiał to edytować. Tą amunicję. A raczej mój magazyn. I dostałem kartę 75% do punktu doświadczenia i jeszcze kolejna nagroda. Fajnie. Wybierzemy sobie przy okazji kolejną misję specjalną. O Jezu, grając czołgiem ciężkim? Nie na tych tierach, może co? Niszczyciele czołgów. No, na tych tierach to troszkę słabo spotkać. Pomoc przy naprawie. W teorii. Główny rozgrywający. No niestety to nie jest takie łatwe. Boże, mogę coś normalnego? Niszczy ciężkie czołgi wroga. No, śmieszne. Okej, to już jest troszeczkę taka w porządku misja. Już może być. Wystarczy, żebym grał sobie na przykład i to. Ale w przypadku Szwedów to też nie jest taki jakiś wielki problem. Wystarczy, że będę miał tego i to. Znaczy nie i to, a AVKV 9040C. To jest jak czołg lekki, tylko z tą różnicą, że to, no, to jest ten sam czołg, co ja mam, tylko STV-9040C. Tylko z tą różnicą, że on posiada radar. Jest jako pilotka. Więc no. Więc ciekawie, ciekawie to działa. Dobra, mamy taką mapę. Mam tutaj zimowy kamuflaż? Tak, mam tutaj zimowy kamuflaż. Nie wiem, może tak tyle pocisków bym dał. Okej. Taka ciemna mapa. Więc ciekawe. No dobra, ciemna mapa to może być i ciemna. No grubasko, dawaj, wjedziesz tutaj.
i wjechałem. Co, znowu będzie mała bitwa, czy to będzie duża bitwa? Aha, dwóch kosków nawet się nie zespiło. Nawet się nie załadowali. Więc słabo. No dobra, zobaczymy jak nam pójdzie. Lek, lek. O Jezu. Aha, no fajnie, mamy dwóch kostków nieaktywnych. Powinna nam gra, nie wiem, wymienić. Ale nie, nie zrobiła tego, bo po co? Przecież wrogowie będą mieli teraz o wiele łatwiej. Tak, uwielbiam jak gra zawsze rzuca nam pod górkę. Zawsze. Tam coś masz w ogóle? What the hell? Tylko zamek? Słyszę helikopter i to nie jest mój helikopter, tylko wrogi. O Jezu, ale zaraz nam zrobi masażek. Niedobrze. K50 oczywiście. Dobra, dostał z rakiety. Co wjechał na punkt A? Dobre pytanie. Co wjechał na punkt A? Jakiś szok? Podstawowy? Czy może czok lekki? Nie wiadomo. Coś na pewno, ale co? No tutaj sojusznik umarł. Gdzie jest ten wrogi czołg? I nie pytajcie się co teraz robię, bo sam się zastanawiam po co tutaj wjechałem. Więc nawet dobre pytanie co ja tutaj robię. Aha, ale fajny kostek poszedł z pankami bić, co za dama. Aha, dobra, moi sojusznicy też nie są lepsi. Nie no, fajnie się sojusznicy bawią. No, wrogowie też po części. Dobra, jadę mu na plecy. Temu kostkowi. A ten kampę to jedzie w moim kierunku jednak. Obudził się. Aha, silnik tylko. On chyba nawet nie wie skąd został. Wow. No ciekawe. Kostek myślę, że dostał w plecy. I tak to dostał z przodu. Dobra, T-90. Na pewno będzie jechać teraz na punkt A. Słabo to wygląda, bo mój team strasznie przegrywa. Coś tutaj jest. Coś tu kurde mam. No nie. Ty na mnie daje, ja na siebie alte daje.
Dostałem napęd wieży. Tak, dostałem napęd wieży. A, fajnie. A mój team to jest... martwy. Oficjalnie martwy. Wiecie co? Pójdę sobie na samolot. Mało zrobię na tym samolocie, ale... mogę spróbować coś zrobić, tak? F-45? Nie, F-4S. Nie wiem, skąd mi się wzięła ta piątka. A kto wie, a może jakiś helikopter spotkam? Może jakiś helikopter się zespił? To go rozstrzelam. No właśnie. Trzeba myśleć pozytywnie. Tam nic nie widzę. F4 od parafrary, czyli co, coś go namierzyło? Nasza porodka strzeliła, okej. Tutaj na ich spawnie nic nie ma, ani nawet parotki. Chyba tak to bym zginął dawno. Aha, strzała jest jednak. Czy jednak strzała jest? No nic. Ktoś z bankami na spawnie? Także podjechał bardzo blisko, czy nie? Aha, ona się zespiła. Wow. O, będzie fajnie. Może jeszcze poczekamy trochę. Niech się bardziej zbliżą. Zdarzy mnie zabić. I po chwili zginął. No nic. Szkoda, że tak poszło. Bardzo szkoda. Czy ja coś zarobiłem? Tak, zarobiłem na spokojnie. No to chociaż dobre i tyle. No i co, dobra, ja w tym momencie kończę ten materiał. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę oraz komentarz. A jeśli Ci się spodobał ten kanał, to zostaw tutaj suba oraz dzwoneczek, także trzymajcie się i do następnego, także do zobaczenia. Cześć.